Liczba ludności w podregionie radomskim ciągle spada. Co nowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia? Rusza piąta edycja Wyzwania 100. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców regionu radomskiego co roku się zmniejsza. W zatrzymaniu obecnych oraz przekonaniu do przybycia potencjalnych mieszkańców mają pomóc przeprowadzane w mieście inwestycje, jak na przykład budowa portu lotniczego. I tych inwestycji naprawdę w Radomiu jest bardzo dużo. I takie rodzi się pytanie, nawet to, co żeśmy dyskutowali chwilę przed rozpoczęciem programu, że z jednej strony Radom się wyludnia, bo jak sprawdzamy w ewidencjach, to ubywa nam mieszkańców, a z drugiej strony buduje się dużo. Dużo buduje się w zakresie budownictwa mieszkaniowego i co najważniejsze, jest popyt na te mieszkania. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Budujemy mieszkania, w których nie będzie miał kto mieszkać, bo mieszkańców jest coraz mniej. Są osoby, które wykupują takie mieszkania, by potem je wynajmować. Ja bym to grupował w takich dwóch grupach. Jedno to ci, którzy chcą polepszyć sobie standard mieszkania, prawda? Mieszkają w starych blokach, o małych mieszkaniach. Drugi element, to też pan zwrócił na to uwagę, to są mieszkania budowane na wynajem. Ale jest jedno pytanie. Ile czasu jeszcze ten wynajem będzie opłacalny? Na ile zapotrzebowanie na te wynajmowane mieszkania i w takich cenach po prostu jeszcze będzie na rynku. W większych miastach jak Warszawa, Kraków czy Lublin wynajmy mieszkań to przede wszystkim studenci. W Radomiu jest Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny oraz Wyższa Szkoła Handlowa, co nie gwarantuje sporej liczby studentów, którzy potencjalnie chcieliby wynająć mieszkanie. Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców zmalała o ponad 1500 osób względem roku 2019. Dla porównania w Warszawie przybyło około 3000 nowych osób. W subregionie radomskim ponad 1200 osób opuściło teren miasta, a ze wsi wyjechało około 400 osób. Według prognozy na rok 2026 liczba mieszkańców Radomia i okolic zmniejszy się o prawie 13 tysięcy. Przed świętami Bożego Narodzenia podawaliśmy informacje o zakupie nowych dzieł przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Łącznie instytucja sztuki zakupiła 22 dzieła, których koszt opiewał na 247 tysięcy złotych. Zakupiliśmy sporo prac i zakupiliśmy te prace dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest taki program Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej. Myśmy złożyli, on ma charakter konkursowy. Myśmy złożyli oczywiście wniosek i okazało się, że otrzymaliśmy niebagatelne dofinansowanie. Środki przekazane przez ministerstwo z nadmienionego programu to 135 tysięcy złotych. Wkład własny zapewniony przez samorząd województwa mazowieckiego wyniósł 112 604 złote. Wszystkie zakupione dzieła sztuki wpisują się w ważne cele strategiczne instytucji, którymi są rozbudowa reprezentacji neoawangardy, poszerzanie spektrum jej problematyki, poszerzanie fotografii nowych mediów oraz wzmocnienie reprezentacji polskiej sztuki lat 90., a także pokazanie twórczości artystów debiutujących po 2000 roku. Dzięki nowym zakupom nie tylko zwiększyliśmy wartość naszej kolekcji, ale przede wszystkim sprawiliśmy, że jest ona bardziej atrakcyjna i bardziej reprezentatywna dla obrazu polskiej sztuki współczesnej. Jeśli chodzi o reprezentację neoawangardy, to ta powiększyła się o dzieła tak wybitnych artystów jak Teresa Tyszkiewicz, Andrzej Lachowicz czy Józef Robakowski. To są już prace klasyków polskiej sztuki, prace bardzo cenne, emblematyczne, bardzo ważne dla polskiej sztuki i kultury. Jeśli chodzi natomiast o pokazanie twórczości artystów debiutujących po 2000 roku, to z pewnością tę ideę realizuje zakup rysunku Mariusza Tarkawiana. Kupiliśmy też prace artysty młodego czy też najmłodszego pokolenia, bo urodzonego w 83 roku. Jest to wielkoformatowy rysunek Mariusza Tarkawiana, zaliczanego do chyba najzdolniejszych rysowników w tej chwili działających, aktywnych w Polsce. Bardzo się cieszymy, podobnie jak bardzo cieszymy się z zakupu fotografii Oskara Dawickiego. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, elektrownia pozostaje nadal zamknięta. Placówka swoją działalność przeniosła do internetu, gdzie w formie online można podziwiać bieżące wystawy. Już 10 stycznia rusza piąta edycja Wyzwania 100.
Akcja stała się popularna wśród radomian. Założenia pokrótce wyjaśnia nam organizator Cezary Papis. Jeżeli przez 100 dni zakładasz sobie, że nie będziesz na przykład jadł słodkości, 100 dni uprawiał aktywność fizyczną nie krótszą niż 20 minut, może być to trzepanie dywanów, może być to jazda na rowerze, mogą być to jakieś obowiązki domowe inne, aczkolwiek ta aktywność fizyczna musi trwać nie krócej niż 20 minut. Jeżeli zrobiłeś aktywność, robisz screena ekranu z telefonu, jakiejś aplikacji, czy piszesz, co robiłeś i wrzucasz na naszą grupę. Co jednak, jeśli nie uda się dotrzymać założeń? Pieniądze można wpłacić od razu, czyli 100 zł za 100 dni. Ewentualnie można robić przelew 10 zł co 10 dni. Myślę, że to jest taka nieduża kwota, na którą każdego stać i chcąc pomóc komuś, można to zrobić. Jeżeli zdarzy ci się, że przez te 100 dni na przykład zawalisz, czyli zrobisz treningu, nie wiem, najesz się jakichś słodkości, czy ewentualnie złamiesz swoje jakieś inne przyrzeczenie, wtedy wpłacasz taką honorową dychę dodatkowo na konto dziecka. No właśnie. W akcji nie chodzi tylko o dbanie o siebie, ale także pomoc potrzebującym. Ludzie z charakterem od lat udowadniają, że dobro wraca. Przez 100 dni ciężkiego treningu, przez 100 dni, kiedy wyrzekamy się naszych złych nałogów, pomagamy przede wszystkim samym sobie. Dochodzimy do sprawności fizycznej, dochodzimy do wymarzonej wagi, ale pomagając sobie, można też pomóc komuś innemu. I właśnie ta osoba, której pomagamy, jest naszym takim trenerem personalnym, który oczywiście stoi nad nami, mówiąc w cudzysłowie, tak? I w momencie, kiedy nie chce nam się, kiedy nie mamy siły, to wtedy możemy sobie przypomnieć o takiej chorej osobie, której pomagamy, że ona musi walczyć codziennie i nie ma wyboru. Zebrane w tym roku pieniądze pomogą w leczeniu Stasia Pomagalskiego. Staś ma wytrzewienie jelit i żołądka. Urodził się w 32 tygodniu jako wcześniak. No i niestety ma jeszcze mnóstwo chorób takich współistniejących, takich jak refluks żołądkowo-jelitowy, zespół Aspergera, zwężenie jelita grubego, zapalenie żyły górnej, zapalenie kończyn dolnych, padaczkę. Słuchajcie, no to jest naprawdę bardzo chory chłopczyk. Obecnie Staś przebywa pod opieką specjalistów. Miesięczny koszt jego leczenia, włącznie z zabiegami, to około 10 tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące akcji znajdą Państwo na grupie Wyzwanie 100 – Ludzie z charakterem. Obcowanie z kulturą w czasach pandemii jest zdecydowanie utrudnione. Żyjemy jednak w dobie internetu. Dzięki temu możemy oglądać sztuki teatralne czy koncerty, nie wychodząc z domu. Możemy również oglądać poczynania Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Słuchacze mieli okazję uczestniczyć m.in. w koncercie gwiazdkowym The Best of Ella Fitzgerald, który miał premierę 19 grudnia 2020 roku. Świąteczna atmosfera, największe hity w wykonaniu Iwony Skwarek i Esquart oraz Radomskiej Orkiestry Kameralnej okazały się idealnym prezentem świątecznym dla każdego melomana. Jednak najbardziej przypadł słuchaczom do gustu koncert sylwestrowy Złota Era Hollywood. Podczas transmisji na żywo na serwisie YouTube obecni mieli okazję spędzić ostatni dzień roku w rytmie największych przebojów złotych czasów amerykańskiego kina. W koncercie wzięły udział wokalistki z tercetu Luna Voices w składzie Natalia Kiczyńska, Monika Kuczera, Karolina Pasierbska. Natomiast za aranżację śpiewanych przez nią utworów odpowiadał basista, kompozytor i aranżer Filip Torres, a także saksofonista, kompozytor i producent Grzech Piotrowski. Obaj zaszczycili swoją obecnością podczas koncertu. Radomska Orkiestra Kameralna zapowiada na styczeń kolejne koncerty live, w którym będzie można usłyszeć brzmienie nowo zakupionego fortepianu. Wszystko osadzone w atmosferze argentyńskiego tanga, które idealnie wpasowuje się w czas karnawału. Kto jeszcze nie miał okazji wysłuchać koncertów Radomskiej Orkiestry Kameralnej, ma szansę to nadrobić. Materiały dostępne są na Facebooku Orkiestry oraz na kanale YouTube, gdzie wkrótce mają pojawić się kolejne muzyczne niespodzianki. Jak podał portal Radom Sport, Pilica Białobrzegi organizuje test mecz dla zawodników urodzonych w latach 2001, 2002, 2003 oraz 2004. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia i zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim w Białobrzegach. Dla klubu to szansa na dostrzeżenie wartościowych i utalentowanych graczy, którzy wzmocnią pierwszą drużynę, a dla samych piłkarzy to możliwość spróbowania swoich sił w czwartoligowcu, który ma nieco wyższe aspiracje i dzielnie walczy o awans do trzeciej ligi. Chętni w sprawie szczegółowych informacji proszeni są o kontakt z asystentem trenera grzywny Jakubem Piekarskim.
Leclerc. Brokuł, jedna sztuka, tylko 2,99. Kurczak, tuszka, 1 kg, tylko 4,99. Żeberka pieczeniowe, 1 kg, tylko 7,99. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Każdy z nas wie, jak ważna jest woda. Oczyszcza, regeneruje, daje życie. Jest częścią każdego żywego organizmu i stale towarzyszy nam w codziennym życiu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Już ponad 90 lat dbamy o Wasz komfort i bezpieczeństwo, zapewniając wodę najwyższej jakości. To dla Was każdego dnia oczyszczamy tysiące litrów wody, dbając jednocześnie o środowisko poprzez stosowanie najnowocześniejszych systemów oczyszczania, ponieważ to Wasza przyszłość jest dla nas najważniejsza. W trosce o Wasze bezpieczeństwo zrealizowaliśmy szereg projektów modernizacyjnych, aby móc cieszyć się mianem jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Wodociągi miejskie w Radomiu. Z szacunku do siebie. Wkręć się w kranówkę. Piątek w Radomiu zapowiada się pogodnie. Pomimo wielu przebłysków słońca będzie jednak chłodno. Na termometrach maksymalnie 2 stopnie na plusie. W nocy czeka nas przymrozek. Synoptycy nie przewidują opadów, ciśnienie będzie wysokie, w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Biometr korzystny. Sobota przyniesie więcej chmur. Przez cały dzień nie zobaczymy słońca, ale synoptycy nie przewidują opadu. Temperatura spadnie do 1 stopnia powyżej zera. Ciśnienie wzrośnie do 1019 hektopaskali. Biometr tym razem neutralny. W niedzielę w Radomiu będzie jeszcze chłodniej. Temperatura nie wzbije się powyżej zera. Możliwe także, że delikatnie poprószy śnieg. Słońce raczej sporadycznie będzie wyglądało zza chmur. Ciśnienie nadal będzie rosło, na barometrach w południe 1026 hektopaskali. Biometr jednak niekorzystny.